Przychodzimy do Pana Jezusa przede wszystkim z modlitwą za naszą Ojczyznę. Niesiemy w sercu jej problemy, jej pytania. Pan Jezus wie, co mamy w sercu. Ewangelia mówi, że Jezus zawsze wie, co jest w człowieku. I znając nasze serca, odpowiada i na naszą modlitwę, i na naszą troskę, i na nasze pytania. Odpowiada nam Ewangelią o Królestwie Boga. Kiedy przychodzimy mówić Mu o naszej Ojczyźnie, On nam mówi o Królestwie Bożym. Trudno nie zapytać, jak się mają do siebie te dwie rzeczywistości. Nasza Ojczyzna i Królestwo Boże. Albo, mówiąc językiem świętego Augustyna, jak się mają do siebie Państwo Boże i Państwo Ziemskie, doczesne. Wiemy, że bardzo różne odpowiedzi padają na to pytanie. Są ludzie, którzy chcieliby ze sobą te dwie rzeczywistości po prostu utożsamić, mówiąc, że nasza Ojczyzna ma być po prostu Królestwem Bożym. Ale wtedy nie warto jednak rozważać słowo Jezusa, który mówi: Królestwo moje nie jest z tego świata. Królestwo moje nie jest stąd. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi słudzy by się bili, żebym nie został wydany. Są ludzie i projekty przeciwne, w których samo pojęcie Królestwo Boże jest traktowane jako wyzwanie, jako coś niedopuszczalnego. Zaraz rezonuje w nich przestrzeganiem przed tworzeniem państwa wyznaniowego. Są ludzie i projekty, które chciałyby Pana Boga wypchnąć poza tę realną doczesność i układać ją, taka fraza, jedna z częściej powtarzanych przez Jana Pawła II, tak jakby Bóg nie istniał. Oczywiście nie mają nic przeciwko Królestwu Bożemu, byleby było odłożone na daleką, daleką przyszłość, wieczność. Tym z kolei warto by było przytoczyć zdania Jezusa, kiedy On mówi o Królestwie Bożym. I to ciekawe, Pan Jezus zawsze mówi o Królestwie Bożym albo w czasie teraźniejszym, albo przeszłym. Mówi: przyszło do was Królestwo Boże. Jeśli ja palcem Bożym, albo jeśli ja Duchem Świętym wyrzucam złe duchy, to przyszło do was Królestwo Boże. Czasami mówi: w czasie teraźniejszym, błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, bo ich jest Królestwo Boże. Królestwo Boże przyszło i jest
nie jest perspektywą, która jest zostawiona na jakąś mglistą wieczność. Więc jest tu, chociaż nie jest stąd. Więc jest tu, chociaż nie jest tożsame z ziemskim porządkiem, ale jest tu, obecne. Święty Augustyn, kiedy rozważał te wzajemne relacje między Państwem Bożym a Państwem Ziemskim, to podpowiadał nam nie tyle rozważania teoretyczne, co raczej pytanie, które trzeba by było sobie postawić. I to pytanie brzmi, w którym z tych państw ja żyję? W którym z tych państw ja żyję? I odpowiedź świętego Augustyna była taka. W tym, w którym szukam chwały. Więc jeśli w życiu szukam chwały od Boga, to niezależnie od tego, jaki fragment rzeczywistości ziemskiej buduję, czy to będzie państwo, czy to będzie kościół, czy to będzie miasto, czy to będzie najbardziej lokalna społeczność, czy to będzie moja praca, niezależnie od tego, jaki fragment tej rzeczywistości buduję, jeśli szukam chwały od Boga, to ostatecznie buduję Państwo Boże. I odwrotnie, jeśli szukam chwały od ludzi, jeśli szukam ludzkiego wyłącznie uznania, jeśli czynię tylko to, co mi przyniesie poparcie innych ludzi, to znów wszystko jedno, co buduję, czy to jest państwo, czy kościół, czy to jest moja praca, czy to jest moja społeczność, w której żyję, lokalna, buduję państwo ziemskie i buduję tylko po ziemsku. W którym państwie żyję? To znaczy, w którym szukam chwały. Jak widać, święty Augustyn mówi, że granica między państwem Bożym a państwem ziemskim nie przebiega na zewnątrz, raczej przebiega wewnątrz człowieka. To, co jest rozstrzygające, to rozstrzygająca jest nasza wewnętrzna postawa, nasze wewnętrzne pragnienia, nasz najbardziej wewnętrzny, prawdziwy punkt odniesienia, gdzie szukam chwały. I to jest to, o czym Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii. Królestwo Boże nie jest tu, ani nie jest tam. Jak wam mówią, oto tam, albo oto tu, to nie wierzcie. Królestwo Boga jest w was i pośród was. Jezus użył takiego słowa i takim oddał go święty Łukasz, że można tłumaczyć na obydwa sposoby. Królestwo Boże jest w człowieku albo jest w relacjach między ludźmi. W relacjach między ludźmi. Ktoś chce, to możecie popatrzeć na sąsiada i zapytać, czy między wami jest przestrzeń, która się nazywa Królestwo Boże. Nie tu, nie tam. W was. Poczytajcie przypowieści Jezusa o Królestwie. Zawsze w przypowieściach Jezusowych Królestwo Boga jest przyrównane do człowieka.
Królestwo Boże jest jak siewca, który wyszedł siać. Królestwo Boże jest jak król, który wystawił wielką ucztę. Królestwo Boże jest jak kobieta, która wzięła zaczyn i umieściła w cieście, żeby całe się zakwasiło. Zawsze Jezus porównuje królestwo do człowieka, bo królestwo jest w człowieku. Bóg jest królem w człowieku i Bóg jest królem w relacjach między ludźmi. My mamy kłopot z takim myśleniem. I dlatego, że mamy kłopot z takim myśleniem, to Pan Jezus kazał nam w modlitwie swojej, modlitwie Ojcze Nasz, ciągle się modlić: przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Nie dlatego kazał nam się w ten sposób modlić, że tego królestwa nie ma, że go nie ma między nami, albo że go nie ma zadanego nam, w nas. Królestwo Boże przyszło, Królestwo Boże jest. Tylko że my albo stawiamy mu opór, albo się za nim gdzie indziej rozglądamy. I dlatego Jezus mówi: módlcie się, żeby przyszło. Ten kłopot nasz polega na tym, że my właśnie wolimy patrzeć przestrzennie, albo tu, albo tam. Albo tu, albo tam. Chcemy widzieć Królestwo Boże w konkretnych miejscach, w konkretnych instytucjach, w konkretnych strukturach, w konkretnych zapisach prawa. A Jezus mówi: w człowieku. Bardzo pięknie o tym napięciu mówi papież Franciszek w swoim absolutnie najważniejszym dokumencie, który nosi tytuł Evangelii Gaudium. W tym dokumencie jest moment, w którym Ojciec Święty nas uczy takich czterech podstawowych zasad tworzenia dobra wspólnego. Myślę, że jak tu jesteśmy wszyscy, mamy w sobie to pragnienie. Jest niesłychane dobro wspólne, które ma na imię Polska. Gdybyśmy nie nosili tego dobra wspólnego w sobie, to by nas tu dziś nie było. Wszyscy je w sobie nosimy. To wielkie dobro wspólne, które ma na imię Polska. Papież Franciszek mówi: chcecie budować dobro wspólne? Są cztery proste zasady. I pierwsza jest jakby żywcem wzięta z tej dzisiejszej Ewangelii. Papież mówi: czas jest ważniejszy niż przestrzeń. Wtedy idę za tą zasadą, kiedy mi zależy, by uruchamiać procesy, które trwają. Trwają latami, trwają czasami przez pokolenia. Trzeba mieć odwagę uruchamiać procesy, których być może końca, owoców, finału ja nie zobaczę. Uruchamianie tych procesów dzieje się w człowieku, we mnie, w tych, którym mogę przekazać to, co dla mnie jest istotne. Wybór czasu, to znaczy wybór jakiegoś myślenia długofalowego. Jest takie stare chińskie przysłowie, że jak masz tylko rok czasu, to zasiej pole. Jak masz 10 lat, to posadź drzewo. Ale jak ci zależy naprawdę na przyszłości, to otwórz szkołę.
otwórz szkołę. To ucz następnych, ucz dzieci, ucz wnuków. I to jest rzeczywisty proces zmieniania świata, budowania dobra wspólnego. Ale nam się ciągle wydaje, że ważniejsza jest przestrzeń. Obsiąść wszystko tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tam. I jak wszystko będzie po wierzchu naznaczone tymi naszymi przekonaniami, to osiągnęliśmy sukces. A tylko przemalowaliśmy na chwilę rzeczywistość. Czas jest ważniejszy niż przestrzeń. Potem jest druga zasada, że jedność jest ważniejsza niż konflikt. I ważne, żeby przeczytać to tak, jak Franciszek pisze. Franciszek mówi, ten, kto wyznaje tę zasadę, nie udaje, że nie ma konfliktu. Konflikt jest. Nie ma co od niego uciekać. Nie ma co zamykać oczu. Jest. Papież mówi, konflikt trzeba przyjąć po to, żeby go rozwiązać. A co jest rozwiązaniem konfliktu? Papież mówi, komunia wśród różnic. Jak mi zależy na dobru wspólnym, to buduje komunię, nie tylko konsensus. Nie tylko to, że ustalimy jakiś modus vivendi. Nie, budujemy komunię wśród różnic. I niesamowicie ważne jest wtedy, kiedy papież mówi o tym konflikcie, który musi ustąpić jedności. Papież mówi tak, przeczytam ten fragment, bo to jest niesłychanie ważny tekst. Pierwszym środowiskiem, w którym jesteśmy wezwani do osiągnięcia pokoju pośród różnic, jest nasze wnętrze, nasze własne życie, zawsze zagrożone przez rozproszenie. Papież mówi, my jesteśmy wewnątrz rozproszeni, my jesteśmy wewnątrz podzieleni. Trudno będzie zbudować prawdziwy pokój społeczny ze złamanymi sercami, które rozpadły się na tysiąc kawałków. Pewnie wszyscy, jak tu jesteśmy, przez ostatni tydzień bez przerwy patrzymy w wiadomości i patrzymy ku wschodniej granicy. Gdzie jest konflikt? Jak go rozwiązać? Papież mówi, może najpierw popatrzcie w siebie, bo nam się wydaje, że ten konflikt rozwiążą politycy. Choć oczywiście modlimy się za pana ministra, żeby mu się udało. I za wszystkich, którzy tam podejmują ważne decyzje. Tak. Ale jakiekolwiek rozwiązanie polityczne nie rozstrzygnie tego konfliktu. Jest jeszcze potrzebne to pojednanie, które się musi dokonać w nas. Może my wewnątrz jesteśmy pokawałkowani i nie potrafimy na przykład w sobie scalić w harmonii jakiejś, jak papież Benedykt XVI mówił, symfonii. Jak w sobie pogodzić miłość, troskę o ojczyznę, o jej granice, a jednocześnie to, co mówi Jezus, żeby przyjąć tego, który przychodzi. Jak to w sobie scalić? Jedną i drugą miłość. Nie przeciwstawiać ich wzajemnie. Może my mamy kłopot w sobie. Wszyscy mówią, budujmy dobro wspólne. Nie? Jak w sobie scalić ten wybór dobra wspólnego
z wiernością środowisku, z którego wychodzę, ludziom, do których mi najbliżej poglądami. Jesteśmy pokawałkowani, nie potrafimy w sobie tego łączyć. Papież mówi, nie zbudujecie dobra wspólnego. Sercem, które jest rozwalone na 1000 kawałków, kocham to i to, i to, i to, i to, i to. Ale te miłości we mnie nie potrafią się spiąć w jedno. I już najkrócej, jak potrafię, dwie ostatnie zasady. Trzecia jest, całość jest ważniejsza niż część. I jest ważniejsza niż prosta suma tych części. Dobro wspólne. Całość jest ważniejsza niż część i niż prosta suma tych części. Każdy z was, jak tu jesteście, robi wiele dobra. Przed każdym waszym czynem, zaangażowaniem należy się ukłonić z wielkim szacunkiem. Każdy z was czyni wiele dobra. A ta zasada, którą papież napisał, mówi tyle. To, co potrafimy zrobić razem, jest większe niż suma tego dobra, które każdy z was czyni. I czwarta zasada, niesłychanie też ważna, ale każda z nich jest ważna. Papież mówi, rzeczywistość jest ważniejsza niż idee. Rzeczywistość jest ważniejsza niż idee. Kochajmy Polskę, jaka jest. Kochajmy Polskę, bo jest. Macie jej inne wyobrażenia? Pewnie tak, pewnie każdy ma jakieś marzenie. Ale ojczyznę trzeba kochać, jaką jest. Człowieka trzeba kochać, jaki jest. Kościół trzeba kochać, jaki jest. Mieliśmy we wrześniu spotkanie naszych księży z arcybiskupem Łągiem z kongregacji do spraw duchowieństwa. Arcybiskup patrzył na około 300 księży, mając ich przed sobą, i mówi tak, przepraszam, ale tak mówił, i to kilka razy. Kościół to nie jest Disneyland. Disneyland to jest świat idealny. Dobro wspólne to nie jest Disneyland. Nie ma idealnego dobra wspólnego poza światem naszych marzeń. Trzeba kochać to, co jest wcielone. Trzeba mieć dość pokory, żeby kochać to, co jest wcielone. Trzeba mieć dość męstwa, żeby kochać to, co jest wcielone, co jest urzeczywistnione. Nie obrażać się na taką rzeczywistość, jaka jest, mówiąc, że idee są lepsze. Mieszka się w domu. Nie mieszka się nawet w najlepszym planie architektonicznym. Można sobie narysować na papierze każdy dom. Jeszcze lepszy niż w Disneylandzie. Zamieszkajcie w tej kartce papieru. Mieszka się w domu, rzeczywistym domu. Czas jest większy, ważniejszy niż przestrzeń. Jedność jest ważniejsza niż konflikt, ale wtedy, kiedy się ten konflikt przyjmuje i zamienia w komunię różnorodności. Całość jest ważniejsza niż suma, prosta suma części, a rzeczywistość jest ważniejsza niż idea. Tak się buduje dobro wspólne. Prośmy Pana, by nas uzdolnił, przekonał, uzdolnił do takiego budowania tego dobra wspólnego, którym jest nasza komunia.
kochana ojczyzno. Amen.